Koniec tego bardzo. A dłuższy lewy, jeszcze dłuższy lewy przemek. Drugi lewy. Szczelna garda, długi lewy. Drugi lewy, pierwszy. Dłuższy lewy z barkiem. Nie czeka. Przemek, długi lewy, prawy. Tak, tak. Oraz Dariusz Rajk z Same Kościa. To będzie pojedynek numer 10, będzie pojedynek Dominik Dec, Paweł Przepiórka. Witam, nasz zawodnik sekcji bokserskiej Przemysław Hasiak. Trenuje od 3 miesięcy, jest bardzo ambitny, chodzi na treningi, chciał zaboksować już trochę wcześniej. Trochę mało treningu, trochę mało techniki, jeszcze dużo pracy przed nim, ale widać się, zresztą jak było widać w ringu, ambicje bardzo wielkie, troszeczkę słabo kondycyjnie, ale wiadomo. Tu są dorośli ludzie, tu jest praca, ale widać, że z niego po tej walce, widać, że z niego naprawdę coś będzie. Zawodnik jest ze Zbłoszynka, dojeżdża. 24 lata. Nigdy nie boksował, nigdy nie miał nic wspólnego z rękawicami, ani z żadnymi walkami. Ambicja, chciał spróbować, trenuje 3 miesiące. Dowiedział się, że jest sekcja bokserska, widocznie mało nagłośnione w Zbłoszynku, bo to jest kawałek, ale dowiedział się i jeszcze jego kolega z pracy zresztą nam pomaga, tu Szymon Kurzdowicz, nie? I chciał przyjść na trening, zobaczyć jak to jest. Przyszedł na trening pierwszy raz, podobało mu się. Zaczął trenować, mówię, 3 miesiące, to był jego debiut. Jak pokazał, tak pokazał. Trochę kondycji zabrakło, walka mogła być wygrana, ale ambicja. Ale jak na pierwszy raz, naprawdę jesteśmy z niego zadowoleni, bo pokazał werwę. Może technicznie jeszcze nie, bo to wiadomo, do techniki to trzeba dużo pracy, ale pokazał werwę, pokazał serce do walki. Jesteśmy z tej walki zadowoleni, chociaż przegrał 2-1. Po pierwszej rundzie no było widać, że no troszeczkę zabrakło kondycji. Troszeczkę takiej najcięższej wadze w seniorach jest to pierwszy zawodnik, bo to jest naprawdę, no tam są ciosy tak mocne, tak silne, że no niestety nie ma za bardzo z kim posparować na treningach. Staramy się tam, żeby tam z takimi cięższymi sparował, to tam przyjeżdżają też do naszej sekcji, ale to jest pierwszy zawodnik no, w super ciężkiej wadze, to jest. Naprawdę, tam są ciosy, to niby widać, że to są takie wolne ciosy pojedyncze, ale jest taka siła, zresztą było widać, ile krwi polało się, jakie poty wylali zawodnicy, że trzeba było co chwilę wycierać. Naprawdę.